Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. No, troszeczkę Audi. Dzień życia dziadzi. Ty to widzisz listopad? Chyba tak. Listopad, tak. Ostatnia niedziela listopada. Tak jak widziałeś. Zakupiłem grill. Chyba tak. Atrapa przednia w piano. Właśnie, sam tytuł zresztą. W piano blek. O, przepraszam. O, okej. Okay. Zacząłem od atrapy. Czyli co? Zakupiłem i to co jest fajniejsze, bo ja tą atrapę zakupiłem zaraz praktycznie po zakupie Audi, przyjechała, dałem 250 zł, a za rok jak miałem montować sobie właśnie po zimie atrapę, słuchaj, kosztowała już 800, inflacja, 250 zł, czaisz, i pasuje idealnie, a to za chwilę zobaczysz, wskoczyła powłoka, która jest akredytowana i nie mogę jej pokazać, dlaczego? Bo nie mogę. A teraz zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak poszło sprytnie z montażem. Niektórzy tam widziałem filmiki na YouTubie, zdejmują zderzek. Mnie się udało bez. Montaż. Trochę zabawy było, naprawdę. To nie jest takie hop siup. Czekałem, aż się zderzak nagrzeje, wystawiony specjalnie w słoneczko, żeby był elastyczny, rikitiki. Zabawy trochę było, ale bez zdejmowania zderzaka pasował idealnie. Perfekcyjnie. W sumie tak, jakbym kupił oryginalny. Naprawdę. Wszystkie otwory, wszystko pasuje, po prostu brzytewka. 250 zł. Jak za darmo. Jak ja się cieszyłem. Ojej, naprawdę, jak później zobaczyłem te ceny. Ale jak już tak popłynąłem z piano, więc stwierdziłem, że z przodu głupio wyglądają co? Osłony halogenów. Właśnie. I co ciekawsze, halogeny kupiłem w cenie, kurczę, atrapy. Taki rok. Więc zapraszam Cię znowu do dalszej części filmu. Zobacz, jak
Bawiłem się z montażem, demontażem tam i też powłoka wskoczyła i będzie też oklejanko. Thank you.
try. Fajna sprawa z demontażem, z montażem. Jakoś w tym Audi jest tak sprytnie rozwiązane, że rzeczywiście nic nie pęka, nic się nie łamie, wszystko się odkręca, co mnie bardzo cieszy. Tak jak widziałeś, skoczyłem najpierw z folią na halogeny stare, spiaskowane. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać, jak będzie gryzł temat ten czarny piano black. No i fajnie, i dlatego zostało. Ja wiem, mogłem to wypiaskowanie przeszlifować, zrobić tak, ze starych zrobić nowe, ale po co, jak komplet halogenów, jakieś śmieszne pieniądze, jeżeli chodzi o zamienniki, halogeny, kurczę, a mam nowe. Fakt, że zamienniki, ale nowka, nic nie musiałem robić, tak naprawdę patrząc na materiał, to niewiele taniej by mnie to wyniosło i roboczo godziny, więc nieraz nie warto, naprawdę nie warto, tak jak z polerowaniem szyby, jak szyba jest tania, nie ma sensu jej katować tlenkiem cery, bo i tak, raczej można, no oczywiście, bawić się papierem i wyciąć wszystko do zera, ale to, kurczę, są takie koszta, że praktycznie zamontujesz nową szybę. Wracając do halogenów. Praca miła i przyjemna, tak jak widziałeś, skoczyła folia tania za metr, kurczę. Jakieś groszowe sprawy, Chińczyk, ale pięknie wygląda, super. Jadą ledy. Tak się wahałem, czy kłaść ledy, czy nie kłaść, żółte. I jeszcze dorzucę żółte ledy. Jadą z AliExpress. Jak już tak pięknie poszło, słuchaj. Z tym piano stwierdziłem, że zamówię dokładki Maxtrona. Tak, dokładnie. Czyli zobacz całą zabawę z dokładkami, którą właśnie też jedną połamałem, ale to za chwilę. Zobacz, co przyjechało i jak to wygląda.
Pięknie, co? Leży obłędnie. Maxtronik zamontowany. Słuchaj, podsumowując całą zabawę, stwierdziłem, że auto zrobię właśnie... wszystko wskoczy w piano. Czyli dokładka, która no nie jest tania. No Maxtron jest drogi, ale wygląda fajnie. Jeżeli chodzi o montaż, bezproblemowy. Naprawdę bezproblemowy. Niestety jedna dokładka połamana. Dlaczego? No wiadomo. Krawężnik te sprawy wyrwało ją. Udało mi się zreanimować, jest cała porysowana, będę chciał ją kiedyś film zrobić, przyciąć papierem, później ją wypolerować, może się coś uda z tego zrobić. No jest zmasakrowana praktycznie po całej długości, jak krawężnik ją złapał, bo auto mi troszeczkę bokiem poszło, no nieważne, nieważne, ale jechałem powoli. Czy wygląda fajnie? Super. Kolejna rzecz, słuchaj, bo czekałem na lampy, bo to miał być film całość, taki całokształt z lampami jeszcze właśnie, gdzie lampy kupiłem Angliki i są przerabiane całkowicie we wnętrzu. Tak. Podwójny bilet, full bilet. Tak będzie. Pasek z płynnym kierunkiem. O, grubo. To robi osoba, która ma konto też na YouTubie. Miało być 2 miesiące, no max 3, czekam prawie pół roku. No, ale co? Ale sam powiedziałem, żeby się nie śpieszył, że ma być elegancko. Ja już lampę widziałem. Ja już lampę widziałem, no wygląda to ostro. Całe wnętrze czarne. No będzie grubo, grubo. I kolejna rzecz, dyfuzor z tyłu. Też miał przyjechać. Ale nie przyjechał. Miałem czekać 2 tygodnie, miało być. Dostałem, znaczy poszło zapytanie, jaki dyfuzor. Polecono mi jegomościa, firmę w ogóle. Ja film oddzielny zrobię z lampami i z tym dyfuzorem. I napisałem do firmy, skontaktowałem się z jegomościem, który tam chyba, nie wiem, jest właścicielem, nie wiem, kierownikiem, dyrektorem, nie mam pojęcia kim, który to mi organizuje. Powiedział do mnie tak, wymontuj swój dyfuzor ze zderzaka, wyślij do nas 2 tygodnie, robimy i wraca. Cenę ustaliliśmy, okej, ale stwierdziłem, kurczę, 2 tygodnie bez dyfuzora. To kupiłem na Allegro używany, wysłałem do nich, powiedzieli, że dyfuzor jest okej. Czekam już 2 miesiące i słuchajcie, drażni mnie to, że cały czas jestem spychany. Jak nie problem z internetem, to ktoś wkradł się na konto, to on jest na urlopie, to coś w lakierni. Kurwa macie, że tak powiem. Nie lubię czegoś takiego. Ja tą firmę, ja zrobię film i pokażę, jaka firma. No niestety, no słuchajcie, ja przyjąłem cenę na klatę. Teraz ostatnio pisałem, jak tam moja ta, coś tam lakiernia. Ja jestem na urlopie, podaj mi dane, wyślę koledze, to on ci wyśle. Kurma, idź spokój, cisza. Tragedia. Ja rozumiem, że jestem szczurem, jakimś tam lojtasem, który, co to tam jest taki dyfuzor do Audi, może tam są grube projekty. No ale po co się deklarujesz, że zrobisz to w 2 tygodnie, nie ma problemu. No chyba, że rozróżniacie klientów na klientów. No ja tego nie rozumiem. Żenada, naprawdę żenada. I miałbym jeździć bez dyfuzora swojego kurwa prawie 3 miesiące. To jest wkurzające. Powiedz krótko, słuchaj, nie mamy czasu, 3 miechy. Dobra, nie ma sprawy. Po to kupiłem, kurczę, na Allegro używkę, żeby... No, no właśnie. Także no, słabo to wygląda, bardzo słabo i nie lubię czegoś takiego. Z lampami ja rozumiem, no też mi obiecywał. Miało być szybko i takie... No troszeczkę tak, taki niesmak czuję, no troszeczkę jest tak dziwnie, bo miało być do wakacji, a tu już pół roku. No ale czekam, okej. Okay. Okej, może rzeczywiście, bo ja takich rzeczy nie robię. Możliwe, że to nie jest prosta sprawa, bo żeby zrobić ze zwykłych 2 razy H7 biladziki to wszystko złożyć. No, chcę, żeby było grubo. Chcę mieć lampy w B8, jedyne w swoim rodzaju. Żeby takich nie było, żeby nikt nie miał. No właśnie. I tak właśnie, w ogóle to sobie wymyśliłem projekt, ale to będzie. Zrobię film o lampach, dokładnie, oddzielny, ale to chyba po zimie, dzień życia dziadzi. O lampach i o dyfuzorze, który mnie drażni mnie, to naprawdę.
No i pokazywał zdjęcia, mi wysyłał, jakie, takie, siakie, srakie, owakie, ohohoho. Z racji tego, że mój to jest taki, no, tam sportu za wiele nie ma, to wybrałem najprostszy taki, wiesz, kilka, no, tym terem tam na jedną stronę. Chciałem to uzupełnić wydechem, uzupełnię końcówkami też stosownymi, żeby to miało ręce i nogi. I dupa. I czekam. I czekam, i czekam. Ja tak piszę, czekam tydzień, nikt się nie odzywa, to znowu piszę. W ogóle totalna olewa. Naprawdę, jak się nie upomnę, to wszyscy mają mnie w dupie. No ale co zrobić, takie życie, no. Słaby klient. Lojtas widocznie, no. Znaczy tam robią grube projekty, a nie jakieś, kurczę, dokładka do Audi. Tak to wygląda. No dobrze, słuchaj, nie wiem jak ten film tam skleiłem. Wyspęciłem się trochę. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda dokładka Maxtrona z przodem, no, całość ogólnie, z loteczką tam, szmery, bajery. Lotka fajna, naprawdę, ja, wiesz co, na początku chciałem kupić na całość i jegomość, przepraszam, sprawdzę aż na telefonie, kto mi ogarniał Maxtrona, chwilu nie, daj mi chwileczkę, czaty, i tutaj jestem bardzo miło zaskoczony. Naprawdę, konkretnie, pytanie, odpowiedź, tyle i tyle, czekasz, taka i taka suma, mogę Ci zrobić, można, albo mi odpowiada cena, albo mi nie odpowiada i nie ma pierdół jakichś, kurwa, dziwnych sytuacji. Archiwum jest, dobrze, a co to, nie mam, ale czego, nie mam, o, szkoda, kurde. Ale pozdrawiam tę osobę, która mi zorganizowała i to przez administratora, chyba tak, on mi polecił z grupy Audi A4B8 modyfikacje i coś tam. Serdecznie pozdrawiam. Naprawdę szybko i sprawnie. Powiedział 6 do 8 tygodni, przyjechała paczka idealnie zapakowana, tak jak widziałeś. Wszystko to było, co lepsze. W tej paczce były kompletne śruby, a ja te śruby niechcący wyrzuciłem, było tak ładnie zawinięte, że ja te śrub nawet nie widziałem. I dzwonię, piszę do niego. On mówi, do każdej dokładki powinny być śruby. I eureka, rzeczywiście tam było coś folią pozawijane. Ja to zdjąłem kondona i wyrzuciłem. Patrzę, co? Także przepraszam. Ale to tak jest, jak człowiek jest stary i zakręcony. No dobra, słuchaj. Zobacz, jak to wygląda. I dokładka właśnie, co mówiłem, że chciałem na całą płetwę z tyłu i jegomość mi doradził. Ona była tańsza tamta, 300 z czymś. Ta? No, 550 zł. Mówi, ja mówię, która fajniejsza? Mówi, ta. To wziąłem. No i rzeczywiście tak sprytnie wygląda, tak. Ona jest delikatna, ale widać, że tam z tyłu coś się zmieniło. No patrzę na Audi, bo właśnie stoi na miejscu Mańka, żona w pracy. Fajnie, naprawdę podoba mi się. Dokładki Maxtrona też super, uzupełniają pięknie. Jak dojdzie jeszcze dyfuzor, dojdą te lampy, które chcę. No będzie naprawdę miło, naprawdę miło. No dobra, zobacz, jak to wygląda na gumiakach letnich, a za miesiąc zobaczysz, bo za miesiąc będzie Dzień Życia Dziadzi, jak odbyła się regeneracja i co sobie wymyśliłem z felgami zimowymi, jak je kolorystycznie zmieniłem i zobaczysz, jak siedzi, jak współgra to wszystko z zimowymi felgami. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!